zanim podzielę się z wami krótką taką dzisiaj naprawdę rzeczą, to chciałabym obalić pewien mit publicznie, gdyż ludzie zarzucają nam różne rzeczy, mówią, jak oni głoszą, co oni mówią, nie chodzą w garniturze, brzydko wyglądają i na dokładkę Serońska ma cycki silikonowe. Nie mam cycków silikonowych. Swoje. Naturalne. Więc z pieniędzy służby nie zrobiłam sobie cycki silikonowe. Przyjaciele, jest... Możemy się pośmieć. Miałam tego nie mówić. Religia jest okropna. Jeszcze teraz, jak byliśmy na krótkim wypoczynku, też taka pani jeszcze przed ośrodek wychodzi. A jak tam silikon? Ja mówię, nie mam żadnego silikonu. Przyjaciele, jest pięć takich zasad, które ja wyznaję, przez które rośnie Kościół. Pierwsza to jest ciepło przez obcowanie i relacje. Dwa, głębia przez uczniostwo. Trzy, moc przez uwielbienie. Cztery, szerokość przez służbę i wielkość przez ewangelizację. Ale chciałabym, żebyśmy się skupili dzisiaj na tej pierwszej. Ciepło przez obcowanie i relacje. Poznanie jest mega ważne w Kościele. I ja absolutnie nie chcę dzisiaj poniżyć kwestii poznania. Ponieważ bez poznania będziemy błądzić. Wtedy, kiedy nie mamy poznania, wtedy błądzimy, tak? Biblia mówi w Księdze Ozeasza, że lud mój ginie z braku poznania. I wtedy, kiedy my nie mamy poznania, to my wtedy tak naprawdę błądzimy. Ale jest coś takiego, że my nie chcemy tutaj stworzyć żadnej korporacji. Chcemy stworzyć rodzinę. Ale żeby tą rodzinę nam się udało stworzyć, to my musimy się lubić. Ja już nie mówię, że my się mamy kochać. Ale najpierw dobrze jest się polubić. Wiecie? Najpierw dobrze jest się polubić. Chciałabym to wyzwanie rzucić dzisiaj wszystkim. Wiecie, nic w naszym życiu się nie wydarzy, jeśli nie podejdziemy do tego w sposób praktyczny. Wszystko może zostać w sferze teorii. Ale jeśli podejdziemy dzisiaj do tego tematu bardzo poważnie, i to jest w ogóle krótki temat, bo to jest w ogóle wyzwanie. Chcę wam rzucić dzisiaj pewne wyzwanie. Wiecie, jest coś takiego, jest pewna forma wszędzie jakiejś pomyłki. Diabeł zawsze chce, aby gdzieś była jakaś luka i przez tą lukę chce uderzyć ludzi w Kościele. Nasza społeczność cechuje się tym, że jesteśmy społecznością apostolską i że cały czas porządkujemy rzeczy doktrynalne. I jest taka tendencja, że wszyscy wszystko wiemy. I wiecie, to jest dobre. To jest w ogóle mega dobre, że my wszyscy wszystko wiemy. Natomiast jest coś takiego, jak taka wszystko wiedząca dusza, z którą tak naprawdę się nie chce przebywać. Wiecie? Pewni ludzie, moi przyjaciele, głoszę to dlatego, bo jest taka potrzeba, wiecie. W ogóle my nie jesteśmy tutaj po to, żeby odwalić jakąś liturgię, tylko po to, żeby w ogóle mówić do siebie mega praktyczne rzeczy. Jeśli chcemy być głosem przebudzeniowym, tak, a takie mamy założenie, jeśli jesteśmy ruchem apostolskim, to w ogóle bardzo ważne jest, co mówi Bóg. Jest czas wprowadzenia ciepła w relacje. I powiem tak, nie jest to trudne, ale nie wolno się przed tym bronić. Wracając do tematu, ci przyjaciele ostatnio nie przyjechali tutaj. Ja mówię, a dlaczego nie przyjechaliście? U was wszyscy wszystko wiedzą. Mówi, na korytarzu mnie skorygowali wszyscy. Mówi, przyszedłem, ten wyszedł z łazienki, ten mnie skorygował. Ja mówię, ale to dobre, mówię, ludzie wszyscy wszystko wiedzą, wiecie. Ale tak naprawdę w ogóle nie było gdzieś w tym ciepła. I jeszcze raz mówię, ja nie chcę tutaj podważyć w ogóle tematu prawdy, ponieważ prawda doprowadza do tego, prawda i poznanie doprowadza do tego, że my nie błądzimy. Co się dzieje wtedy, kiedy poznanie samo w sobie, bez miłości, bierze górę? Robią się w Kościele kluby. Robią się w Kościele kluby.
jest klub taki, jest klub taki i jest klub taki. Czemu tak jest? Bo ranny są dusze. To jest to, o czym mówiłam 2 tygodnie temu. Dzieje się tak dlatego, bo ranny są dusze. Wiecie, ja tak w ogóle mówię, wiecie, że ja uwielbiam w ogóle proste rzeczy. Niespełna 2 lata temu zmarła moja mama i wiecie, ona już nie żyje, jest z Bogiem. Ale ja często rozmyślam sobie nad rzeczami, których nie zrobiłam. Tak mało razy powiedziałam jej, że ją kocham. A tak dużo razy byłam w stosunku do niej teologicznie poprawna. Mówię, mamo, nie możesz żyć w konkubinacie, bo pójdziesz do piekła. I to jest prawda. Rozumiecie? Mówiłam jej wiele razy, bardzo dużo praktycznych rzeczy, prawdziwych rzeczy. Ale kiedy zamknęła swoje oczy i kiedy jej nie ma i wiem, że kochałam ją, bo mi jej brakuje. Wiecie, po prostu brakuje mi relacji z nią. Nie ma już jej, więc nie mogę do niej zadzwonić i nie mogę sobie z nią porozmawiać. Kiedy zaczęłam te rzeczy analizować, mówię, kurczę, w ogóle nie zrobiłam dobrze pewnych rzeczy. Poprawnie zrobiłam wszystko ok, ale tak mało razy byłam dla niej ciepła. Tak mało razy w ogóle coś miłego powiedziałam do niej. Rozumiecie? Diabeł chce strzelić w ten kościół. Diabeł chce walnąć w kościół, który jest nadęty od poznania. Rozumiecie? Dlatego wiem, że to jest słowo od Boga. Musimy wziąć na warsztat ciepłe relacje. I ja nie mówię, że te relacje mają polegać na tym, że my teraz będziemy tak sobie kciuki w tyłkach trzymać. Rozumiecie? I że ja będę akceptowała wszystko. Wiecie, ktoś chla, ja to akceptuję i ja teraz prawdy do niego nie powiem. Ktoś tam jakieś głupie zdjęcia udostępnia i ja tego nie powiem. W ogóle nie o tym mówię. Prawda dalej zostaje prawdą. To, co mówię dzisiaj, nie umniejsza tego wszystkiego, co zostało już położone. Fundament prawdziwy został położony. Mamy właściwe poznanie, ale do tego właściwego poznania trzeba dodać to coś i tym czymś jest ciepło w relacjach. I wiecie, ja na przykład często zadaję sobie takie pytanie, lubię swoje serce stawiać w ogóle w takich sytuacjach, że jak na przykład kogoś nie ma w kościele, to ja patrzę, czy ja za nim tęsknię. Czy ja tęsknię za tym człowiekiem. Czy po prostu jest mi śmiertelnie obojętny. Jeśli jest mi śmiertelnie obojętny, to natychmiast biorę w ręce poznanie. Co robię? Rozpalam w sobie pragnienie do tego człowieka. Jeśli widzę, że ktoś mi jest śmiertelnie obojętny, jest, czego nie ma, nawet go nie zauważam. Rozumiecie? To natychmiast biorę poznanie do mojej ręki i rozpalam w sobie na nowo. Dobre emocje w stosunku do tego człowieka. Wiecie, byliśmy teraz na kilka dni nad morzem i ja po prostu zobaczyłam tragedię polskich rodzin. Tragedię polskich rodzin. Leżymy sobie na plaży, jakiś tata krzyczy, Alicja, nie wchodź na górę, bo tam na ciebie czeka pan Teofil. Ja mówię, pedofil w ogóle. Pedofil na Wydmie. Mówię, nie ma pedofila na Wydmie. A ty mówi, co on powiedział? Pan Teofil? Ja mówię, pan Teofil. Nie ma pana Teofila. Alicja, nie iść na górę, bo cię brzuch rozboli. Alicja, nie wchodź tam, bo nogi sobie pokaleczysz. Wiecie, jakaś taka nogi? Matka i ojciec w ogóle chcą dobrze dla tego dziecka, ale w ogóle zero ciepła w tym wszystkim. Druga sytuacja, w ogóle idzie facet, polska rodzina, idzie facet, idzie matka, on idzie z przodu pijany i ona idzie uchytana z 2 torbami. Chipsy trzyma w ogóle jeszcze tutaj, wiecie, takie przyciśnięte. I biegająca dziewczynka, ciesząca się, pada deszcz, jest kałuża, ona ma w ogóle takie klapki i tak sobie szuga. I ma nogi brudne dotąd. Ma nogi brudne do kostki. Odwraca się ojciec. Ty debil. Strzela ją w plecy. Ona się przewala.
brudny ma nogi dotąd. Ja mówię, szok. Szok, rozumiecie, w ogóle brak ciepła. W ogóle na tym, w ogóle nie chce się z takimi ludźmi przebywać. Rozumiecie? Nie chce się przebywać z takimi ludźmi. Ludzie się kłócą na internecie. Ja to mówię, nie do tego jest poznanie. Nie do tego jest poznanie. Nie trzeba się cały czas w relacji korygować. Nie trzeba cały czas sobie mówić, ty słuchaj, bo wszystko zostało powiedziane. W ogóle jest poznanie. Jest w naszej społeczności coraz mniej błędu. Można być w coraz mniejszym błędzie z uwagi na rzeczy, które zostały powiedziane. Jeśli jesteś w tym błędzie, to tylko dlatego, że tak chcesz. Tylko dlatego, że tak chcesz. Ale musimy zadbać o ciepło. O ciepło w relacjach. I wiecie, miłość na siłę to jest gwałt. Ja muszę podjąć decyzję, że chcę kochać, a ty musisz podjąć decyzję, że chcesz być kochany. Ja podejmuję decyzję, że chcę kochać, a ty podejmujesz decyzję, że chcesz być kochany. Wiecie, to, że są u nas ludzie wykształceni w kościele, to nie znaczy, że w ogóle jak ty jesteś niewykształcony, to masz się z nimi nie relacjonować. W ogóle to jest nieprawda. Właśnie trzeba przyjść do tej relacji. Trzeba przyjść do tej relacji, której tak naprawdę najbardziej się boisz. Do tej relacji trzeba przyjść. Bo wiecie, bardzo łatwo jest być, kiedyś ktoś tak pięknie powiedział, spodobało mi się to, jednookim królem wśród śledców. Znajdę sobie gorszych ode mnie, głupszych ode mnie i będę wśród nich świecił. Oni są tacy głupi, a ja jestem w ogóle jak gwiazda pośród nich. A może siedzisz w ogóle tak naprawdę tutaj w ławce, jesteś obserwatorem i nie chcesz się zaangażować w ogóle w relacje. To nie jest kościół. To w ogóle nie jest rodzina. Rozumiecie? To jest w ogóle trudne zadanie. To nie jest łatwe zadanie. Ale tak dużo mówimy, że w ogóle większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest na świecie. A więc ten, który jest w nas, on jest praktyczny. On chce przyjść w praktyczny sposób, aby uderzyć w każdą formę patologii w naszym życiu. I dzisiaj to jest to wyzwanie. Ciepło, tak? W obcowaniu. Tylko nie możemy się tego bać. Nie możemy w ogóle uciekać. Wiecie, jest bardzo dużo takich teoretycznych rzeczy, że tak naprawdę w ogóle, wiecie, ludzie w teorii wyznali Jezusa jako Pana i w teorii ludzie chcą, żebyśmy ich kochali. Nie da się tak. Nie da się tak. Wiecie, ja chcę dzielić życie. Jeszcze raz powiem, kiedy zmarła moja mama i przyjechała Julita z Michałem, żeby też modlić się o mamę. Wiecie, coś między mną a Julitą wtedy tam zaistniało. Julita ubierała ze mną moją martwą mamę. Rozumiecie? To jest to praktyczne życie. To jest to praktyczne życie. Ona ubierała ze mną moją martwą mamę. Ona widziała, że moja mama była bez biustonosza. Rozumiecie? To było życie. Nie możemy się, w ogóle nie bójmy się, jeśli też mamy jakieś braki w swoim życiu, tak? W ogóle nie uzbrajajmy się sami przed sobą. Wiecie, jest coś takie diabelstwo, że tak naprawdę uzbrajamy się przed Bogiem, a potem przychodzi coś takiego, że poznanie powoduje to, że mówimy, jestem rozbrojony. Ja mówię, ale jesteś uzbrojony przede mną. Tobie się wydaje, że się rozbroiłeś przed Bogiem, ale jesteś uzbrojony przede mną. I tak, i prawda jest taka, że w ogóle tak jesteś rozbrojony przed Bogiem, jak jesteś rozbrojony przede mną. W ogóle nie bójmy się też mówić do siebie o naszych błędach, o naszych porażkach, o naszych deficytach, o rzeczach, które nas bolą. Wywalajmy te rzeczy do wierzchu. Wiecie, ja to mówię, diabeł nie na takich uszył buty. Diabeł uszył buty na wielkich przebudzeniowców. Naprawdę. I teraz zobaczcie, te 5 zasad, one są mega ważne. Głębia przez uczniostwo. Ja w ogóle, wiecie, w ogóle nie będzie się rozwijał Kościół, tak? Jeśli nie staniemy się uczniami. Moc przez uwielbienie. Jeśli uwielbienie będzie dla nas stanowiło tylko i wyłącznie śpiewanie piosenek w niedzielny poranek, to nie jest prawdziwe uwielbienie, tak? Bóg szuka prawdziwych czcicieli, tych, którzy będą Mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie. Tych, którzy w ogóle, wiecie, gdyby całym swoim życiem pokażą, że w ogóle uwielbiam Ciebie, Jezu. Szerokość przez służbę.
nie boimy się w ogóle wchodzić w służby. Tak jesteśmy w stanie rozpościerać, rozumiecie? Jesteśmy w stanie rozpościerać rzeczy, które są w tym Kościele. Tak? I wielkość przez ewangelizację. Coraz więcej ludzi wychodzi i ewangelizuje, ale wiecie, ja muszę to powiedzieć. Kiedy jest brak ciepła poprzez to, nawet w głoszeniu Ewangelii, kiedy głosimy Ewangelię, ale kiedy nie mówimy o sobie, to jest to bardzo agresywne. Jest to bardzo agresywne. Wtedy, kiedy mówimy o sobie, wtedy, kiedy też stawiamy siebie w takim miejscu, że w ogóle pokazujemy temu światu, ja też byłem w miejscu pytającego. Ja też byłem w miejscu pytającego. Wiecie, w ogóle ja, jak się modlę, to w ogóle wie, Boże, dawaj nam słowo do Kościoła. Diabeł chce nam podstawić nogę. On chce, żebyśmy się potknęli o coś. Chce, żebyśmy się o coś potknęli. I jedną z tych rzeczy jest właśnie to, że chce, żebyśmy potknęli się o to, żeby nie było ciepło w relacjach. Że tak naprawdę nie chcemy jedni z drugimi przebywać, tak? Wtedy, kiedy poznanie bierze górę, tak? Tworzą się klany w Kościele. Jeśli widzisz, że jesteś taką osobą, która tworzy jakiś klan, tak? A pamiętaj, że wszystko rozwija się według swojego rodzaju. Jeśli tworzysz ten klan, to chcę ci powiedzieć, że jesteś zaduszony, że masz ranną duszę. To jest ranna dusza. To jest dusza, która się uzbroiła. To jest dusza, która nie chce w praktyczny sposób dać się kochać. Często jest tak, że w rozmowach słychać cały czas korektę. Wiecie, cały czas się ludzie korygują. Wiesz, a ty powinieneś to, a ty powinieneś tamto. A trzeba w ogóle pobyć ze sobą. A w ogóle, a nie mów nic do mnie. W ogóle nie mów nic do mnie. Po prostu. Chcę z tobą pobyć. Akurat my teraz mamy w relacjach tak, że ja to robię, mów do mnie. Patrz tylko na mnie i mów tylko do mnie. Gdyż mamy wyśrubowane rzeczy. Ale generalnie jest tak, że nie trzeba tyle do siebie mówić. Rozumiecie? Nie trzeba tyle do siebie mówić. W ogóle mnóstwo rzeczy zostało powiedzianych. Nie trzeba ludzi cały czas z jakiegoś błędu w ogóle wyprowadzać. W ogóle dajmy święty spokój z tymi rzeczami. Teraz jest faza na płaską ziemię. Płaska ziemia. Ja mówię, co to zmieni, czy ona jest płaska, czy okrągła. Masz chodzić i zwiastować Ewangelię. Czy ona jest płaska, czy ona jest okrągła, czy ona będzie prostokątna, czy trójkątna. To cię obowiązuje słowo, które mówi, abyś chodził i w ogóle głosił Ewangelię. Jakie to ma znaczenie? Zaburzenie w głowie powoduje to, że zaczynamy o tym w ogóle pisać w internecie. Teraz taki facet, w ogóle pastor, napisał, jestem chory, nie będzie live'u, mówcie się o mnie. Ktoś z naszego kręgu, kto jest pełen poznania, natychmiast pisze, widzę, że od dłuższego czasu zmagasz się z chorobą. Proponuję ci nauczanie Artura Zaryskiego. Ja w ogóle to czytam, w ogóle mówię, co ty żyjesz z taką teologią tutaj w ogóle w tych komentarzach. W ogóle patrzę na to, wiem, po co to ludzie robią, w ogóle po co ludzie to piszą. Ogromna jasnego. Po co to? Rozumiecie? W ogóle ja mam swoją rodzinę, ja bym nie... Mam swoją rodzinę, w ogóle nie grzebię u innych. Mam swoją pogrzebię u mnie. W ogóle nie piszę tam do różnych ludzi. Po co? Oczywiście, kiedy Duch Święty cię prowadzi, kiedy masz do kogoś słowo, kiedy masz słowo napomnienia, kiedy masz słowo korekty, wszystko poddane jest prowadzeniu Ducha Świętego, to pisz. Ale generalnie jest pewnego rodzaju kłótliwość na internecie. Piszę, wstawię, pokażę się. Rozumiecie? To w ogóle nie o to chodzi w poznaniu. Tym się można zamordować. Tym się można po prostu zabić. I teraz zobaczcie, nie chcę się z takimi ludźmi przebywać, przepraszam. Jeżeli nie będziemy udrażniać naszych dusz, jeżeli naprawdę nie będziemy odkrywać w realny sposób ran w sobie i nie damy się pouzdrawiać, tak? To w ogóle nie chcę się być ze sobą, naprawdę. W ogóle, no nie, w ogóle nie mów nic do mnie. No nie mów, no w ogóle irytujesz mnie. Tak często najlepiej jest w ogóle ze sobą usiąść i w ogóle kawę wypić. A co w ogóle, i wiecie, to jest ciężko. Zobaczcie, w ogóle spójrzcie w siebie, ja patrzę w siebie.
Tak ciężko w ogóle przyjść i kogoś w ogóle zapytać, a co u ciebie? A jak ty się czujesz? A jak ty sobie w ogóle radzisz z tą odpowiedzialnością, której się podjąłeś teraz w kościele? Rozumiecie? Nie bójmy się o to, że tak naprawdę będziemy w błędzie. Nie będziemy nigdy w błędzie, jeśli chodzi o poznanie. Nie będziemy w błędzie, jeśli chodzi o poznanie. Ale możemy potknąć się, tak? O niewłaściwe relacje. O niewłaściwe relacje. To jest mega, mega ważny temat. Posłuchajcie, jedyny dystans, który my jako chrześcijanie możemy tworzyć, to jest dystans z uwagi na prawdę. Czyli tak naprawdę wiesz, w ogóle ja, to kiedy ty mnie na przykład zapraszasz na jakąś tam libację, to ja nie idę. Rozumiecie? To ja po prostu nie idę. Kiedy ty publicznie wstawiasz w internecie jakieś zdjęcia, nie wiem, chore, no to ja też tego nie lajkuję, tak? Jeśli nie jesteś w liderstwie tego kościoła, to nawet ci uwagi nie zwrócę, bo mnie to nie obchodzi w ogóle. To jest w ogóle, wiesz, każdy swój ciężar poniesie, ale jeśli jesteś w liderstwie, to ci zwrócę uwagę, bo cię kocham. Bo cię właśnie kocham. Jezus był dostępnym człowiekiem. On był dostępnym człowiekiem. Do Niego każdy mógł przyjść. Jezus nie tworzył dystansu z uwagi na zaburzoną duszę. Jedyny dystans, który był, to był dystans z uwagi na prawdę. Tak? Nie przychodzili do Niego ludzie, którzy się z Nim nie zgadzali. Nie przychodzili do Niego ludzie, którzy się z Nim nie zgadzali. Ostatnio pisze do człowieka SMS-a. Do chłopaka mówi, nie mam urodziny. Mówi, życzę ci wszystkiego dobrego i życzę ci, żebyś był szczęśliwy. A co tam, myślisz, że nie jestem szczęśliwy? W Chrystusie jestem szczęśliwy. Naprawdę ci życzę, żebyś był szczęśliwy. Jestem szczęśliwy w Chrystusie. Nie wierzę w ogóle. To miałeś na myśli? Podważasz moje szczęście? Ja mówię, nie podważam twojego szczęścia, mówię. Naprawdę ci życzę, żebyś był... Zobaczcie, na to zwróćmy uwagę. Ktoś podchodzi, ktoś się natychmiast broni. W ogóle obrona świadczy o ranie. To jest w ogóle rana. Kiedy ktoś ci życzy szczęścia, tak? A ty w ogóle wiesz, natychmiast w ogóle... A co? Coś wiesz? Nie wiem. W ogóle chcę, żebyś był naprawdę szczęśliwy. Rozumiecie? To w ogóle... Boże. Dlatego tak mega ważnym tematem jest to, abyśmy udrażniali swoje dusze. To są naprawdę bardzo ważne i bardzo istotne rzeczy. Jeszcze dzieci wczoraj były na dyskotece. Ale Sara dzwoni i mówi tak, mamo, nie wiem, co robić na dyskotece. Dzieci się rzuciły na dyskotece. I mówiła jeszcze, że po 22 powiedzieli, że do ojców się nie dzwoni. Absurdem jest też to, że w ogóle chciałabym też, żebyśmy w praktyczny sposób otworzyliśmy dzisiaj na siebie w taki sposób, że znajdziesz sobie osobę, której będziesz na bieżąco mówił. Spowalisz ze spowiednika. Znajdź sobie spowiednika w tej społeczności. Zrób to w taki sposób, że zrób to, niech będzie osoba, która jest u ciebie starsza w wierze. Nie przyjmuj słabszego. Z czym się zmagacie. A to jest ważne, bo w ogóle, żeby to ciepło w tych relacjach było, to trzeba uczynić praktyczne kroki. One muszą być praktyczne. I ja nie mówię teraz, bo wiecie, chodzi o to, żeby nie przegoć. W ogóle diabeł jest specem od równy. W ogóle natychmiast chce wsadzić w rów. Prawda to tylko prawda. Relacje to teraz tylko relacje. To w ogóle też nie jest tak. W ogóle trzeba w ogóle Chrystusa trzeba ugryźć w ogóle całego. Jego trzeba skonsumować całego. Nie tam nogę, tylko w ogóle sobie odgryzę, tak, bo mi na przykład tam, wiesz, wolę ugryźć paznokcie od nogi niż u ręki. Nie. W ogóle całego Jezusa biorę. I to wszystko, co tutaj mówimy w tym kościele, to wszystkie te rzeczy, one są mega ważne. Więc jeśli ty dzisiaj widzisz w sobie
A nie ma w ogóle, wiecie, nie ma tutaj z nas osób, które nie są zaburzone. Wszyscy jesteśmy zaburzeni, tylko w różnym stopniu. I wiecie, my nie mówimy tego, ja nie wiem, w jakiś taki sposób, bo to jest w ogóle prawda. To jest prawda. Wszyscy jesteśmy zaburzeni. Nasz stopień odburzania, tak, jest różny, ponieważ różny czas chodzimy z Tobiem. Ale ja nie wstydzę się tego, tak, że ja kilkanaście lat temu byłam zdemonizowana na pułapie na przykład sprzątania. I wiecie, bo w ogóle mówię o tym, w ogóle mówię o tym. Mówię o sobie. Ludzie mówią, co taką fazę tam macie, że mówicie tylko o sobie, bo tylko to działa. Bo tylko to działa. Prawda o sobie w praktyce, tak? Ona jest naprawdę uwalniająca dla ludzi. Nie teoria. Nie teoria, ale prawda w praktyce. Postanów sobie dzisiaj, że znajdziesz sobie spowiednika. Wybierz sobie tą osobę. Nie bądź w ogóle, nie stój dziś z boku. Nie bądź osobą, która stoi z boku. Wiecie, to w ogóle tak bardzo łatwo w ogóle, wiecie, przyjść do kościoła, usiąść tam sobie z tyłu, być mega ekspertem, w ogóle powiedzieć, a uwielbienie dzisiaj to w ogóle nie było jakieś takie, no nie jest dla ciebie przede wszystkim. To jest uwielbienie dla Boga. Nie dla siebie, tylko dla Boga, więc w ogóle nie ty jesteś obiektem czci, tylko Bóg, a jemu się podoba, bo my to robimy z serca. Rozumiecie? Bo my to na przykład robimy z serca. Wybierz sobie dzisiaj spowiednika. Wybierz sobie tą osobę, z którą będziesz w relacji. Wiecie, w ogóle tylko tak możemy stworzyć w ogóle taką armię, jaką była Armia 300. Że tak naprawdę w ogóle ja i ty będziemy sobie ufać, bo będziemy się znać. Ty będziesz wiedział o mnie, a ja będę wiedziała o tobie. Często tak sobie myślę, tyle mówię o sobie, czy tam mnie ktoś nie obrobi. Dorobią. Cycki z telekomu. Rozumiecie? Nie chciałabym, żeby to wszystko przeszło do, wiecie, do teorii, tak? Bo to jest słowo od Boga. To jest słowo od Boga. Jedyny dystans, tak, który mamy prawo tworzyć, to jest tylko z uwagi na prawdę, że komuś nie odpowiada, tak? Pułap prawdy, w jakim ja chodzę. Nie odpowiada ci, okej, okay, w ogóle ja na dyskotekę nie chodzę. Nie chodzę na dyskotekę i to, że nie chcę z tobą iść, tak? Przepraszam. Takie mam pułap świętości. Tańczę tylko w kościele. A może jest tak, że nigdy nikogo nie przeprosiłeś, a powinieneś kogoś przeprosić dla zbudowania relacji. Ostatnio napisałam, że przeproszenie to nie jest słabość, to jest siła. Chodzenie bez masek to nie jest słabość, to jest siła. Natychmiast przywódca kościoła napisał do mnie, że on zaraz mnie nie przeprasza. Bo przeprosiny świadczą o błędzie. Pisał mi szanowny mój mąż, że dopóki chodzimy tutaj na tej ziemi, tak, w ciele i w naszej duszy, musimy przepraszać. Gdybym ja nie przepraszała, to w ogóle ja nie wiem, jakie byśmy mieli relacje. Wiecie, gdybym nie przepraszała ludzi, też nie wiem, co by było. Gdybym nie przepraszała moich dzieci, też nie wiem, co by było. Czemu? Bo chybiam celu. Czyli co robię? Grzeszę. Przepraszam. Zaraz z tego ludzie wyciągną, wiecie, mówię, no grzeszę. Zaraz tak grzeszę. Tak. Podejdźmy do tego naprawdę w sposób poważny. Nie bójmy się w ogóle tego. Wiecie, w ogóle nie bójmy się tego ciepła w relacjach. Ja nie mówię, żeby się miziać teraz, żeby te włosy tapierować, ręce pod pachą w ogóle trzymać. No, w ogóle nie o to chodzi, rozumiecie? Nie o to chodzi. Po w ogóle postanów, tak, że wejdziesz z kimś w relację. W ogóle będę w relacji z tym człowiekiem. W ogóle będę na przykład mu o sobie mówił. Ja w ogóle często lubię na przykład rzucić coś komuś na swój temat, na przykład na temat swojego błędu i patrzę, jak on reaguje. Aha. Ale wiecie, co od razu widzę? Od razu widzę, że się zmieniła atmosfera. Jakiś dystans minął. W ogóle nie ma tego dystansu. Jak ja nie stoję jak ksiądz w jakichś liturgicznych szatach, wiecie, ja tu w ogóle jestem najświętszy, tylko w ogóle mówię, że ja też błądzę.
potrzebuje Ciebie, tak? Urząd to jest urząd, dar to jest dar, doskonały od Boga i nie mamy prawa w ogóle tutaj, bo ja jestem obdarowany. Zaraz możesz być, wiesz co, posmarowany przez diabła. Udrażniajmy nasze dusze. W ogóle uwalniajmy to, właśnie chodzi o uwalnianie miłości. To jest to. Uwalniam miłość. Jeśli prowadzicie grupy domowe, to też nie twórzcie klanów, że jest klan taki i jest klan taki, bo my się trzymamy tylko z nim. Ja mówię, a dlaczego? To, posłuchajcie, to nie są dobre rzeczy. My się musimy poszerzyć. Musimy poszerzyć się i uwolnić praktyczną miłość. Praktyczną miłość. Dzisiaj ja w ogóle jak patrzę, jak ludzie się w ogóle... Wszędzie kłócą się ludzie. Kłócą się ludzie na internecie w ogóle, kłócą się ludzie w kościele. Kłócą się, przepychają się w ogóle. To nie jest rodzina, w ogóle wiecie, to w ogóle to nie tak. To nie tak, to jest jakaś forma błędu. To w ogóle wiecie, to nie chodzi o to, że my teraz tą prawdą się w ogóle tutaj pozabijamy. Ja powiem tylko prawdę, ty nie wiesz, ty znasz pół prawdy. Wszyscy, którzy mamy dostęp do nauczania, które jest w Kościele, wiemy tyle samo. Pytanie, kto wprowadza w sposób praktyczny te rzeczy do swojego życia. Czy ja wprowadzam w sposób praktyczny, czy nie. Wiecie, byliśmy też kilka dni na przykład z naszym Wiktorem w Zakopanem i nie za dużo z Wiktorem spędzamy czasu, naprawdę w ogóle, tak mówię, kurczę, jaki w tej bliskości w ogóle dopiero z nim, ja obserwuję, jaki on jest fajny. W ogóle mówię, ma swoiste poczucie humoru, w ogóle mówię, wiem, że jest duszą towarzystwa, w ogóle ma własne poczucie sprawiedliwości, w ogóle mówię, kocham go za to, jedziemy samochodem, w ogóle jakiś stary żuk jedzie na przyczepie, ma dwa konie i on ma taki na przykład, taki dings. Mówi do mnie, ja mówię, minęłabym ten samochód, a on mówi, mamo, uważaj, on ma dwa konie więcej. I wiecie, w ogóle, kiedy ja w ogóle te rzeczy mogę zobaczyć? Wtedy, kiedy jestem w bliskiej relacji z drugim człowiekiem. Wtedy, kiedy jestem w bliskiej relacji z drugim człowiekiem, w ogóle mogę zobaczyć w ogóle, jaką ma duszę. Czy śmieszna, czy głupia. Jak głupia, to ją uzdrowimy. W ogóle nie bójmy się też takich rzeczy, w ogóle jeśli, w ogóle nie bójmy się też tego, w ogóle jeśli widzisz ranę w jakimś człowieku, to nie mów od razu, bo tam wstawię liczbę, że będą się modlić w ogóle, ty tam, bo tam błądzisz. Nie, to nie tak, w ogóle chcę ci pomóc. Posłuchaj, widzę, że jesteś ranny, ranna w tym temacie. Chcę ci w ogóle pomóc, ale wiecie, trzeba dać się pokochać. Trzeba dać się pokochać, w ogóle, kurczę. Jezus odszedł stąd, tak? Jesteśmy Jego ciałem. I teraz jako Kościół, jako Jego ciało możemy w ogóle pokazać, tak? Możemy pokazać w ogóle pełnię Chrystusa. Możemy pokazać, jaki jest Chrystus, tak? W całości możemy pokazać, jaki jest Chrystus. Nie bójmy się tych rzeczy. Nie naciskajmy na siebie, wiecie, w ogóle naciskanie na siebie powoduje to, że się nie chce się być ze sobą. Nie zachęcam też do tego, żeby być wścibskim, żeby w ogóle biegać za tym, za kimś i w ogóle, wiesz, jakby powiedz mi, co tam u ciebie, to też nie o to chodzi. To też nie o to chodzi. W ogóle jestem w twoim życiu, w ogóle chcę, żebyś wiedział, że jestem, ale czy ty będziesz mi mówił o sobie, no to niestety już zależy to od ciebie. Ja mówię i mówię to w sposób publiczny. Ci, którzy znacie mnie, wiecie w ogóle, że mówię o sobie. Że mówię w ogóle o swoim życiu w ogóle. Tam, gdzie błądzę, to mówię, że błądzę i nie upieram się, że nie błądzę. Tydzień czasu nie mówiłam. Mówiłam się, że przemówiłam. Jeszcze wczoraj wracaliśmy, walnęłam. Co ja walnęłam? Dwie bomby. Spać w nocy nie mogą. Mówię, jakoś mi się w ogóle serce mi w ogóle wali. Wiecie, po prostu przesadziłam. W głupi sposób napiłam się dwóch. Energetyków. Jezus był namaszczony. I był prawdą. I był dostępny. Był namaszczony, był prawdą i był dostępny. Jedyny dystans, który był, to był tylko z uwagi na prawdę, którą był. Wszystko inne musimy zakwalifikować do zaburzonych dusz. Wiecie? I teraz zobaczcie, jeśli w ogóle, jeśli nawet też ktoś podchodzi do ciebie i mówi, słuchaj, w ogóle nie mów na przykład tyle.
daj się uzdrowić w tym temacie. W ogóle jest coś takiego jak w ogóle wielobóstwo. Wiecie, w ogóle jest napisane, że w ogóle z każdego nieużytecznego słowa znamy sprawę przed Bogiem. Jeśli masz na przykład taki mankament, jeśli masz w ogóle taki defekt, że bardzo dużo mówisz i na przykład ja do ciebie przyjdę i w ogóle tak cię kocham, że nie chcę, żeby w ogóle, wiesz, w ogóle dobrze jak w rodzinie się pewne rzeczy załatwi, niż w ogóle poza rodziną ktoś ci wylutuje prosto w zęby. Dobrze jak w rodzinie w ogóle załatwimy te rzeczy. W ogóle chcę cię uzdrowić z tematu wielobóstwa. W ogóle weźmiemy to na warsztat. W ogóle będziemy w tym temacie w ogóle obydwoje pracowali, tak? Wiecie, w ogóle nie bójmy się tego, w ogóle wpuść drugiego człowieka do swojego życia. Odblokuj się w ogóle, wiecie, w ogóle często mówimy, że krzyż rozkomplikował nasze życie. Dobrze, skoro krzyż rozkomplikował twoje życie, to ty się w ogóle rozbój teraz i wpuść do swojego życia drugiego człowieka. Nie bądź w ogóle taką osobą, która gdzieś, wiesz, stoi z boku w ogóle jak miś panda i tylko się przygląda. Nie stój z boku. W ogóle, wiesz, jak się z boku stoi, to w ogóle dobre rzeczy mogą nas ominąć. Tak? Nie chcę, przyjaciele, przed wami się tutaj jakoś produkować. Wiem, że jeszcze będziemy mieli wieczerzę pańską dzisiaj. Chciałabym, żeby to, co ja dzisiaj powiedziałam, żebyśmy naprawdę wzięli to do swojego serca. Żebyśmy ustanowili to w swoim życiu jako jedną z najważniejszych rzeczy. Wiecie, chodzi o to, że jeśli my się naprawdę nie będziemy kochać, to na co to wszystko? To na co to w ogóle wszystko? Jeśli tak naprawdę przychodzimy tylko i wyłącznie po formę namaszczenia i po formę daru, to jest to bardzo prymitywne. Kiedy przychodzimy do kościoła tylko i wyłącznie po formę namaszczenia i po formę w ogóle daru, bo ktoś mnie w ogóle obdaruje, ktoś coś mi zrobi, ten tu mnie przestanie swędzić, tu ktoś mi zrobi dobrze, a tak naprawdę nie chcę dać siebie, nie chcę dać się praktycznie kochać i nie chcę być kochany. To w ogóle to jest jakaś forma porażki, to w ogóle nie o to chodzi w chrześcijaństwie, to nie po to Jezus w ogóle umarł. Wiecie, jest napisane, że świat nas pozna po wzajemnej miłości, kiedy my wzajemnie będziemy się miłowali, ale kiedy świat się kłóci, kiedy świat się sądzi i kiedy Kościół się kłóci i kiedy Kościół się sądzi, to nie jest to dobre. To w ogóle nie jest to dobre. I teraz zobaczcie, poznanie nadyma, a miłość buduje. Ja nigdy nie lubię w ogóle takich, wiecie, ktoś tam nieraz weźmie jakiś jeden werset i strzeli na tym całe kazanie. Ja wiem, że to jest w ogóle słowo od Boga. Poznanie cię na dnie. Będziesz nadęty w ogóle, jak nie wiem, jak beczka. Tak? W ogóle daj upuścić troszeczkę tego z siebie. Nie bójmy się tego ciepła. To jest w ogóle, to jest wyzwanie dla nas wszystkich. Nie brońmy się. Wtedy, kiedy będziemy nawzajem do siebie przychodzić, tak? To w ogóle nie brońmy się. Zaznaczam, nie atakujmy się. I nie róbmy teraz też z tego, co ja powiedziałam, jakiejś formy dyskusji na internecie. Że teraz będziemy się bić, wiesz, tu chodzi o miłość, tu chodzi o ciepło. To w ogóle nie o to chodzi, to jest dla nas, dla rodziny. To dla rodziny, w ogóle tata dał nam słowo dla rodziny, w ogóle ludzie. Chodzi o to, żebyście byli ciepli dla siebie. To tak jak w małżeństwie. Jeśli, wiecie, no w ogóle, ja nie wiem jak tam faceci mają w ogóle, jeśli chodzi o seks, to na przykład, no, ja w ogóle tak lubię, wiesz, ja w ogóle lubię grę wstępną, w ogóle lubię sobie porozmawiać miło w ciągu dnia. A jeśli nie ma tej miłej rozmowy w ciągu dnia, to mnie się seksu nie chce. Jak mam? Faceci mają inaczej.